Hej, witajcie. Korzystam z tej sytuacji, że jestem właśnie w mieście. I właśnie podjechałam do Teddy. Tutaj jest, zobaczcie. Tu. I to jest taki jeden z większych u nas Teddy i chciałam wam pokazać po prostu, co mniej więcej tam jest i możecie sobie porównać ceny w Polsce, bo wiem, że Teddy też jest w Polsce otwarty, nie wiem jak w innych państwach. Więc zapraszam, idziemy zobaczyć, co jest ciekawego w Teddy. Dobra. Idziemy na zakupy. Dużo motywów jest teraz z takich Niemiec, bo przecież jest piłka nożna. Wchodzimy. Uwielbiam tu przychodzić do Teddy. Dużo jest fajnych dekoracji, dużo jest fajnych skarbonek. Zobaczcie. Dużo jest fajnych takich opakowań właśnie. Zobaczcie, jakie słodkie. Jak się dziecko urodzi, możecie prezent kupić komuś. Dużo jest rzeczy urodzinowych, DJY, to jakieś maski. Dobra, idę powoli, bo ktoś mi zaś powie, że idę za szybko. Weźmiemy świeczkę od razu Jasinowi, 9. Tu są balony różnego rodzaju. To wszystko jest naprawdę tanie, zobaczcie. Wezmę taką 9. I tak myślę, co tutaj by jeszcze koszyka nie wziął. Zobaczcie, ile jest tych u góry właśnie do zapakowania na prezenty, takich pudełek prześlicznych. Są różne właśnie takie, o, jakieś mulina, nie mulina, chyba to się nazywa. Naprawdę dużo fajnych rzeczy. Trochę może wam oddalę jeszcze, się mogę lepiej widzieć. Ciężko się oddycha w tej masce. Farby różnego rodzaju. Do malowania, nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych. Różnego rodzaju cukierki, pianki. O, widzicie, właśnie o tym mówiłam, że jakieś dzieci lubią takie właśnie rzeczy się bawić, to tu jest tego naprawdę multum i to naprawdę grosze kosztuje, euro 55 centów, takie wiecie, prawdę groszowe sprawy. Te kartoniki są bardzo ładne. Tu są różnego rodzaju naklejki, kubki na party. Tutaj zobaczcie, ile tych kartonów jest, po prostu mega jest ich tutaj dużo. Piękne są kokardy do różnego rodzaju, duże, małe, na urodziny. To są takie plastiki na piknik, nie piknik, urodziny. Dalej tu są też torby, kokardy. Tak myślę, czy właśnie Jasinowi jakieś kokardy nie wziąć, albo jakiegoś papieru, żeby zapakować mu prezent, ale to za chwilę zobaczę. Na razie się przejdę z wami do szkoły. Dużo różnych artykułów, różnych marek. Oj. To dla dziecka, jeśli byście chcieli prezent zapakować. Tu jest wełna. Są książki różnego rodzaju, segregatory. Takie są fajne do malowania dla dzieci. Możecie kupić, dziecko same maluje jak chce. Tu są różnego rodzaju zabawki. Jakieś właśnie do szkoły, segregatory, teczki. Zmachałam się, zabawki. Już mówiłam przed chwilą. Tutaj też są zabawki. Są takie rzeczy właśnie piknikowe, niepiknikowe. Zobaczcie, na taras, żeby sobie zrobić koktajl. Też nie chcę tak chodzić, bo nie ma dużo ludzi, ale w niektórych rajkach są ludzie. Różne sztuczne kwiaty. Dużo rzeczy jest takich właśnie za euro. Zobaczcie, kartony nie są drogie, 4 euro, tamte duże były po 6. To są rzeczy dla zwierząt, zobaczcie, po euro jakieś takie te. Jedzenie. 10 euro takie legowisko, 15 euro takie coś. Tutaj tego jest mnóstwo po prostu, do domu, różnego rodzaju rzeczy. Dużo fajnych dekoracji. Tutaj też jest dużo właśnie takich przecen za parę groszy.
Elif zawsze lubi sobie tutaj szukać różnego rodzaju koszyczki, nie koszyczki, takie różne rzeczy. Łapacze snów jakieś, to chyba 5 euro nawet kosztuje, bo tak, 5 euro taki łapacz snu, taki za 3 euro, więc to naprawdę no, groszowe sprawy. Poduszki, tutaj jest trochę ramek różnego rodzaju, jakieś naklejki na ściany. Bo męczona jestem. Także ten sklep jest tutaj naprawdę duży. Dalej jakieś pudełka, jakieś kleje na gorąco. I zobaczcie te 5 euro, 3 euro takie pistolety. Różnego rodzaju jakieś liny, nie liny. O, to też kupiłam Elif za euro. Mówię, przyda się na karnawał czy na coś do przedszkola nawet. Zobaczcie, poprzeceniane. Można kupić sobie na Wielkanoc 2 euro. No jak za darmo. Króliczki różnego rodzaju, 55 centów można pomalować samemu w domu, siedząc czasami dzieci, można pomalować się dziećmi tutaj tak samo. Fajne te do szafy można pochować takie, wiecie, pudełka. No musiała też kupić zresztą 2 euro, no nic, no zobaczcie, 2 euro takie ten pudełko, naprawdę tanio. Dinozaury po 3 euro. Jednorożec 3 euro. Różnego rodzaju taśmy, to wszystko euro. Do auta, do roweru rzeczy. Dalej pudełka u góry. Naprawdę tanie te pudełka są. Wieszaki do domu. Zobaczcie, dla dzieci do szafy za euro 5 wieszaczków, euro 50. Euro takie wieszaczki do szafy dla dzieci na ubrania wystarczające. Zobaczcie, tu też ile przecenionych jest tych rzeczy. 55 centów jajeczka. Jakbym miała ogródek i drzewo na ogródku, to tak jak Niemcy bym właśnie dekorowała te drzewa, ale nie mam drzewa. Zobaczcie, różnego rodzaju. Klapki, koszyki u góry po 7 euro. Przejdziemy tam, nie chcę tam koło kasy chodzić. Bo nagrywam nadal. Do domu rzeczy, patelnie 10 euro jakieś. Cały zestaw trzech za 10. Są też do tortów fajne rzeczy. Różne marcypany, różne posypki. Jest tego sporo. Tutaj też są różne foremki. Różne opakowania na ciasta. Takie właśnie napisy. Happy birthday. Jest tego sporo. Tutaj zobaczcie, wszystko jest naprawdę. O, te są te do masy wyciskania, do kremu. Tu są akcesoria też do kuchni. Różnego rodzaju tarki po 3 euro. Sitka, jakieś łyżki, nie łyżki. Kubki. Bardzo fajne, jakie wielkie w ogóle, zobaczcie, jaki kubek wielki. Moja ręka, a ten kubek. Olbrzymie kubki. Deski. Gdzie może tu jakieś miotły. Wszystko jest, to po prostu jest tutaj wszystko. Tu są jakieś plastry, jakieś na bolące. To jest bardzo fajne, jak ktoś na przykład bierze tabletki, to tutaj ma na przykład, o, na cały tydzień. I ma od poniedziałku do niedzieli, że takie pudełka się chowa tam tabletki, żeby nie zapomnieć ich wziąć. I wtedy się wie, że te danego dnia się właśnie je wzięło. Wiaderka po 3 euro. W ogóle bardzo dużo rzeczy przecenionych jest tutaj. Do łazienki, akcesoria, jakieś myjki, nie myjki, worki na śmieci. Zobaczcie, jakieś gąbki po euro. Do toalety różnego rodzaju. Nawet macie, o, do make-upu różnego rodzaju rzeczy. Naprawdę, jest tutaj wszystko. Jakieś tipsy sztuczne, opaski, sztuczne włosy do farbowania, szczotki, gumki. Sześciuteńka. O, tu jak chcecie sobie na przykład zrobić toaletkę, to macie takie na przykład, nie wiem, na pierścionki, na makijaże, na śminki, na pędzelki
I to wszystko znaczy jest za parę groszy, więc naprawdę jest tanie. No akurat makijaże też są, ja takich akurat rzeczy nie używam tutaj z takich sklepów. To są różnego rodzaju. Dla dziewczynek opaski, spinaczki, kable. Tutaj są różnego rodzaju do kuchni, pojemniki. Ja sobie kupiłam właśnie ostatnio na wypróbowanie do tych moich przypraw i muszę sobie ich kupić więcej, ale w tym wtedy nie widzę. Takie kupiłam pojemniki podobne jak te na dole, z czarnym takim korkiem, zakrętką. Znaczy też tych króliczków, one są po 55 centów, naprawdę, zobaczcie. Ja z tego multum. Do kuchni. Plastiki, chlebaki, jakie chcecie, jakiej wielkości, do szkoły, wszystko jest tutaj. Szklanki fajne, ale ładne te kolorowe. Pojemniki, ten też ostatnio właśnie kupiłam sobie, żeby właśnie gdzieś jak się idzie na piknik, zamarnować coś i tak wziąć talerze. Te są bardzo fajne. Tacki. Jest tutaj tego dużo, naprawdę. Torby różnego rodzaju, zobaczcie. Na pranie plastiki, miseczki dla dzieci, euro 50. Torby, walizki. Tu dalej poprzeceniane z Wielkanocy. O, można jajka kupić, pomalować z dziećmi. Takie króliczki. No cuda, zobaczcie, jakie słodkie. Nie wiem, czy właśnie nie kupię coś na Wielkanoc, żeby sobie schować za euro taki króliczek. Elif ma taką tom. Kupiłam jej, chyba 55 centów kosztowało. No, lubi takie rzeczy. Jest tego multum. Na ciasto takie, żeby sobie schować do lodówki. 5 euro. 5 euro. Różnego rodzaju pojemniki. Weźmiemy. Tu są różnego rodzaju baterie. Bym chciała przejść tutaj, wam pokazać. To są różnego rodzaju czapki, nie czapki. Maseczki oczywiście. Na poduszki. O, tu są te lampy. Ja akurat tą też mam na komodzie, jak widzieliście. Popielniczki to coś dla mojego męża, bo on kopci papierochy. Poduszki, koce. Do wyboru, do koloru. Baseny, koła ratunkowe. Tematy też są fajne. Na balkon to takie ala dywany. O, nawet nie wiedziałam, że tutaj jest taki ładny też ten łapacz snów. Może bym kupiła mojej krzyśnicy. Ona chciała taki łapacz snów. Zrobię zdjęcie. Ten biały też jest ładny za 5 euro. Przejdziemy jeszcze tutaj, pójdziemy do kasy. Ja lubię takie motywy morskie, w łazience mam dekoracje. 20 euro takie duże lampiony. Te myszki są słodkie. Fajne do pokoju dekoracja, 7 euro, piękne są. Tutaj jakie dekoracje, możecie tu naprawdę wszystko dostać. Ja dużo też tutaj Elif kupiłam dekoracji do pokoju i ten motylek też jest śliczny, ta małża jaka piękna. Zobaczcie takie, o, to coś dla Turków, oni kupują takie rzeczy i na przykład niosą komuś w prezencie, tam coś kładą, świeczkę, nie świeczkę, jak idą do kogoś w odwiedziny pierwszy raz na przykład do nowego mieszkania, prezent zanieść. Zobaczyłam się. Czaszki, nie czaszki, zobaczcie. O, to złoto też, ale to by mi się też przydało na stół albo na komodę. Ładne. Ile to kosztuje? 7 euro, nic, ej. Śliczne. Muszę zobaczyć. 3 euro takie coś. Zaraz sobie pooglądam, nagram dla was i się przejdę jeszcze raz zobaczyć. Może wezmę sobie tą tacuszkę.
Tak, to już koniec. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, komentujcie. Dajcie też znać, jak u Was to wygląda cenowo właśnie w Tedim. Teddy. Także ja się dzisiaj będę z Wami żegnać w tym filmiku i za niedługo wrzucę Wam filmik z Jasina urodzin. Także trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa!